Mamy wykonać działania, to do dzieła. Podpunkt A. Dobrze, wykonajmy najpierw mnożenie, a potem odejmowanie, bo taka jest kolejność wykonywania działań. 2x razy x to jest 2x kwadrat. 2x razy minus 3y, mamy 2 razy minus 3 to jest minus 6. X razy y to po prostu x, y. Y razy x to jest po prostu xy, znak dodatni. No i y razy minus 3y to jest minus 3y do kwadratu. Jeżeli się da, to uporządkujmy to. Zobaczmy, 2x kwadrat przypisujemy, minus 6xy plus xy to jest minus 5xy, no i odjąć 3y kwadrat. Podpunkt A mamy. Podpunkt B, minus 2y kwadrat przypisujemy. I teraz mnożymy, dodać, otwórzmy sobie nawias i wykonajmy tutaj działania. Minus 2y razy x to jest minus 2xy. Minus 2y razy 5y to jest minus 10y kwadrat. X razy x to jest x kwadrat. X razy 5y to jest 5xy. Zamykamy nawias. Minus 2y kwadrat przepisujemy na razie. I teraz tak, w nawiasie uporządkujemy. Minus 2xy plus 5xy to jest 3xy. No i mamy minus 10y kwadrat i x kwadrat. No to dopiszmy sobie tak. Minus 10y kwadrat, czyli przepisałem. Plus i minus daje minus. Plus 3xy. Plus x kwadrat. Finalnie mamy tak. Minus 2y kwadrat, odjąć 10y kwadrat, to jest minus 12y kwadrat. Plus 3xy plus x kwadrat. Podpunkt C mamy 4x minus, otwieramy nawias i tutaj wykonujemy działanie. 4x razy 1 to jest 4x, 4x razy minus 2y to jest minus 8xy, y razy 1 to jest y razy minus 2y to jest minus 2y do kwadratu. Przepisujemy sobie 4x, odjąć, no i tutaj zobaczmy, co mamy. Czy da się coś uporządkować? Za bardzo nie ma czego porządkować. To od razu pozmieniajmy znaki, czyli minus przed nawiasem zmienia wszystkie znaki wyrażeń wewnątrz nawiasu. Czyli będzie minus 4x minus minus 8xy to jest plus 8xy minus y i minus minus 2y, czyli plus 2y do kwadratu. To się równa, możemy uporządkować to od najwyższych potęg, czyli 2y kwadrat, później minus y możemy zrobić, x, zobaczmy, tutaj się redukują, czyli zostaje nam jeszcze plus 8xy. Podpunkt D. Zobaczmy, tutaj przemnażamy po kolei każdy element z każdym elementem. Jedynka z y to jest y, 1 razy x to jest x, y razy y to jest y do kwadratu, y razy x to jest yx albo xy, minus 3x razy y to jest minus 3xy albo yx, minus 3x razy x to jest minus 3x do kwadratu. To się równa. No i teraz jakoś to uporządkujmy. Zobaczmy, yx i minus 3xy. Yx i xy to jest to samo, czyli możemy to ze sobą tutaj od siebie odjąć. Czyli tak, zacznijmy od najwyższych potęg, czyli y kwadrat minus 3x kwadrat. Później zrobimy, mamy minus 2xy z tych dwóch elementów. Plus y plus x. Można by to alfabetycznie układać, czyli zacząć od x-ów, czyli minus 3x kwadrat plus x minus 2xy plus y kwadrat plus y. Według mnie tutaj ta kolejność już nie ma znaczenia, chyba że nam ktoś narzuci, że na przykład ma być alfabetycznie poukładane. Podpunkt E.
Tutaj też przemnażamy po kolei. 3x razy 2x to jest 6x kwadrat, 3x razy minus y to jest minus 3xy, 2y razy 2x to jest 4xy, 2y razy minus y to jest minus 2y do kwadratu, 1 razy 2x to jest plus 2x, 1 razy y to jest minus y, to się równa 6x kwadrat plus xy minus 2y kwadrat plus 2x minus y. I podpunkt F. 4y razy 4 to jest 16y, 4y razy 3y to jest 12y kwadrat, 4y razy 5x to jest 20xy, minus 3x razy 4 to jest minus 12x, minus 3x razy 3y to będzie plus minus 9xy, minus 3 razy 3 minus 9x razy yxy, minus 3x razy 5x to jest minus 15x kwadrat, to się równa. No i uporządkujmy sobie, weźmy od tych elementów z kwadratami, czyli 12y kwadrat minus 15x kwadrat. Teraz weźmy sobie x, y i tu mamy 20, 9 to jest 11xy. Teraz tutaj mamy tak, 16y i minus 12x.